Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Watch Dogs. Ja jestem Sarge i właśnie udawałem się na misję główną, kiedy zobaczyłem, że obok jest Lombard, więc postanowiłem, że przy okazji sobie wykupię różne elementy, z których mogę składać przedmioty. I przy okazji zauważyłem dwa kolejne smaczki, które chciałem Wam pokazać. Pierwszy smaczek to jest kolejna zabawka, którą możemy sobie uruchomić. Mieliśmy tutaj tańczącego ludka, który trochę przypomina mi te ludziki z minigierek do PlayStation Eye, z tej takiej aplikacji Playroom do PlayStation 4, ale to tylko takie moje skojarzenie. I drugą jeszcze fajną opcją, drugim fajnym smaczkiem są pudełka od gier wydanych przez Ubisoft, które tutaj są obecne. Tak sobie tutaj rozglądałem się i zauważyłem, że są tutaj właśnie różne pudełka z tych gier wydawanych przez Ubisoft. Patrzcie, nie dość, że mamy, nawet mamy tutaj jakieś ścieżki dźwiękowe, co ciekawe, nie dość, że mamy właśnie grzbiety pudełek, to są też normalnie okładki. Na przykład tam widzicie z tyłu okładkę do Splinter Cell Double Agent. Tutaj z kolei widzę, że jest jakiś soundtrack z gry Driver San Francisco. Naprawdę świetne smaczki i godne podziwu, że twórcy coś takiego tutaj zawarli. Patrzcie, na przykład tam można wypatrzeć okładkę z Assassin's Creed. Nie jest ona zbyt dobrze widoczna, ale patrzcie, macie tutaj takie tytuły jak Just Dance, Far Cry 2, Rayman Raving Rabbids, co tam jeszcze innego? Splinter Cell Double Agent właśnie, Ghost Recon Advanced Warfighter, Prince of Persia Warrior Within, czyli Dusza Wojownika. Co tam jest jeszcze nowego? Rainbow Six Vegas 2. Jeszcze coś tutaj się znajdzie ciekawszego? Same powtórki już teraz, ale chyba jeszcze widziałem jakiś tytuł, możecie tutaj sobie zobaczyć. Tutaj na przykład mamy okładkę Far Cry 2. Czekajcie, gdzie ja widziałem te okładki jeszcze? Żeby one były tak lepiej widoczne. Tutaj właśnie te są traki jeszcze, czyli ścieżki dźwiękowe. Ale gdzie właśnie były bardziej widoczne okładki, że można było się im przyjrzeć? Tutaj akurat troszkę widać okładkę Far Cry 2. Tam znowu asasyn. No dobra, już mniejsza nawet z tym, ale musicie przyznać, że bardzo fajny smaczek i kolejna rzecz warta odnotowania w tej grze, bo rzeczywiście znajduje się w niej sporo takich ciekawych smaczków. Chciałem Wam to pokazać na początek w ramach właśnie takiej ciekawostki, a tymczasem rozpocznijmy sobie już kolejną misję główną, Niepowstrzymana Siła. The Pawnee militia is made of security contractors. That means when they fuck up, they lose business. If I create some fuck-ups, they'll send more men. That means less of them at Bloom. Let's see this route T-Bone sent. And these guys are on a pretty direct path. Lots of opportunities for me. No i proszę, więc mamy w takim razie misję główną opierającą się na założeniach z jednego z rodzajów zadań pobocznych, czyli po prostu zaatakowanie konwoju. Ja już Wam takie zadania poboczne pokazywałem, właściwie to jedno, a teraz nam twórcy to prezentują dopiero w ramach misji głównej, w razie jakby gracz jeszcze nie odkrył tych zadań pobocznych. No i dobra, niech i tak będzie. Ja już tutaj się zaczaję na nich, muszę załatwić jednego gościa. Wezmę oczywiście granatnik do tego celu. I atakujemy od razu. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Załatwiłem gościa. Teoretycznie mogę już uciekać tak naprawdę. Ja się jeszcze zastanowię, czy uciec przed nimi. Na razie uciekam, bo kurde, to są żołnierze, więc wcale nie będzie ich tak łatwo załatwić. O nie, tylko nie. Kurde. Będą posiłki, niedobrze.
Dobra, przynajmniej tego załatwiłem. Ja spróbuję gdzieś odjechać dalej i wtedy załatwimy tych gości po prostu. Dobra. Najlepiej, żeby oni byli za mną, to wtedy bym spróbował właśnie z nimi trochę powalczyć. I zobaczylibyśmy, jakby to wyszło. Dobra, powiedzmy, że tutaj się jakoś zatrzymam. Dobra, teraz szybko granatnik. Okej. Bardzo ładnie. Dobra. I szybko się schowajmy. Jazda, 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 żebym tylko zdążył. Tak jest. No i dobra, tam jeszcze nam zostało ich kilku, z którymi sobie za chwilę poradzimy. Jak ja lubię ten lekki karabin maszynowy, którego teraz używam. Świetny jest naprawdę. Okej, wzięliśmy sobie jeszcze koncentrację. No i pozostał nam tylko ostatni. Dobra, załatwiłem go. Trochę ryzykowałem podchodząc do niego, ale na szczęście się udało. I proszę bardzo, misja wypełniona. Nie była ona zbyt rozbudowana. Polegała tylko na zatrzymaniu tego konwoju. Więc akurat w tym przypadku nie trwało to zbyt długo. Od razu za chwilę rozpoczniemy sobie kolejną misję główną. Okej, Bloom doesn't know what hit him. We've got a window. Damn. I wish I'd known you years ago. The things we could have done. Don't worry. We'll do lots in Chicago. You got your virus ready for me? More or less. More or less? More. It'll work. I think. What does that mean? I'm walking into the lion's den. Don't be dramatic. You reach their servers, this thing will work. And you're the legend Clara's been raving about. The what? Who? Never mind. Dobra, dobrze się składa, bo akurat jestem obok kolejnej misji głównej, więc wcale nie musimy odjeżdżać jeszcze gdzieś dalej. Od razu rozpoczynajmy. T-Bone's coming with me to Chicago. Had to breach the building. Bloom's head office. Security specialist. Yeah, it's not gonna be easy. And I'm a giant blip on their radar. But once I'm done here, I got Raymond Kenny in my back pocket. Dotrzyj do Bloom. Dobra, zabiorę w takim razie auto, które tutaj akurat jest. No i się przejedziemy, co? Teoretycznie mógłbym wykorzystać opcję zamawiania samochodu, ale tu już jest blisko, więc szkoda zachodu. Czasem, kiedy zamówimy auto, to ono jest gdzieś ze dwie ulice dalej. A też szkoda czasu właśnie na przechodzenie. I'm near the entrance. Hey man, be careful. Can't just waltz in all how'd you do. The entire perimeter is monitored. They spot you and they'll put the servers in lockdown. That'll end things real fast. So don't get spotted. No problem. Okej, czyli tym razem mamy misję, którą musimy wykonać bez zauważenia. No dobra. Spróbujemy w takim razie. Weźmy sobie skan CTOS-u. Wytwórzmy przy okazji Z2 jeszcze i wykorzystajmy teraz. Dobra. Tutaj mamy jednego. Tak naprawdę mogę od razu... A nie, to nie jest brama, nie mogę jej otworzyć. Dobra. Czyli musimy znaleźć jakieś inne wejście najwyraźniej. Myślałem, że tą bramę da radę otworzyć, ale chyba jednak nie. Zobaczmy w takim razie, którędy będę mógł się dostać do środka. No bo tutaj za bardzo przejścia nie widzę. Z tej strony też nie. Chyba będę musiał gdzieś stamtąd się przedostać. No i tak jak mówiłem, spróbujemy tutaj zagrać wabank bez zauważenia. Wzmocniona brama. Kurde, naprawdę tutaj nie ma przejścia. Ja teraz nie widzę żadnej możliwości, żeby przedostać się dalej. Tutaj mamy przejście zamknięte również. Się teraz zastanawiam, jak ja mam tam właściwie trafić. Tutaj też nie da rady. Co jest grane? A, tu są jakieś drzwi. Będę chyba musiał tędy się przedostać. Słuchajcie, czekajcie. Tutaj spróbujemy jakiejś kamery użyć i otworzyć sobie właśnie przejście. Tak, bo tam idzie ta wiązka. Mamy kamerę. I zobaczmy, to idzie w tę stronę. Tutaj mamy gościa. On się za chwilę powinien odwrócić. I tutaj chyba jest nawet coś, co muszę odblokować.
Tak jest. Dobra, udało mi się, więc teraz mogę dostać się tutaj wreszcie. Czyli to był jeden ze sposobów. Chyba podejrzewam, że po drugiej stronie też by było jakieś wejście. No ale teraz już nie będę tego sprawdzał. Dobra, wejdźmy tutaj i go załatwmy od razu. Tak jest. Tradycyjnie spróbujemy ich powolutku tutaj i po kolei wyeliminować. Czekajcie, zwapmy tutaj ich. Dobra, jeden będzie szedł w tę stronę. Kurde, tylko że tamten może mnie zauważyć. Ten za chwilę zobaczy ciało oczywiście. Ale dobrze, niech zobaczy. Ja zakłócę jego komunikację i wtedy będę mógł go załatwić. Tak jest, dokładnie o to mi chodziło. Tam musimy podejść, mamy też tego gościa, któremu również możemy zakłócić komunikację. Czekajcie, użyjmy tego. Teraz pytanie, czy tamtego jeszcze eliminować? Chyba spróbuję, powiem wam. To może mi ułatwić zabawę. Dobra. Sprofiluj skrzynkę CTOS-u, czyli tam. Powiem wam tak, mógłbym oczywiście od razu tam się udać, ale jeszcze zajrzę tutaj do pomieszczenia i spróbuję zlikwidować tego. Zawsze to jakieś dodatkowe punkty doświadczenia, chociaż widzę, że tu jest akurat zablokowane. To prowadzi w tę stronę. Co to mi da? Tam pewnie na drugą stronę jakoś muszę, ale nie, tutaj nic nie ma. Tutaj teoretycznie mogę jeszcze zhakować i zabrać sobie klucz systemowy. Mamy też kamerę. Dobra, no już może nie będę za wszelką cenę w takim razie tam się dostawał do środka. Odblokuj, okej. Aha, bo tutaj odblokowaliśmy tylko bramę, dobra. Rozumiem, a jak odblokować te drzwi, o to jest pytanie. Z tej strony. Proszę bardzo. Dobra, możemy teraz wejść. I szybko załatwić go. Okej. Przy okazji możemy coś tu jeszcze zabrać. A nie, tutaj tylko wabik jest. I to wszystko. No dobra, w takim razie ruszajmy dalej. Po tej stronie mamy jeszcze teoretycznie dwóch gości, których mógłbym tutaj zlikwidować. Przynajmniej spróbować tak zrobić. Zobaczmy. Może poczekam, aż oni jakoś się odwrócą od siebie. Widzę, że jeden jest w środku. Tutaj oczywiście zablokowane. Nie jestem pewien, jak działa. Wiecie co, ja jednak w takim razie nie będę tutaj ruszał na razie tych gości, bo nie jestem pewien, czy szyba nie jest kuloodporna przypadkiem. Najłatwiej bym po prostu właśnie załatwił gościa za pomocą pistoletu, ale szkoda ryzykować jednak. Tutaj mamy tu skrzynkę. Dobra, ale tutaj akurat nikogo w tym momencie nie ma. Mamy też jakieś nagranie, ale to za chwilę. Znajdź i przełącz skrzynki CTOS-u. Czekajcie. Najpierw to nagranie wysłuchajmy. After all pieces you have put. A corrupted video from the Murloc. Somehow that's connected to this bellwether code. There's an opportunity here. Something beyond simple vengeance, something memorable. I'll need to be careful. If I involve Aiden, he can't know my motives. The man's reckless, self-centered. But he's got a curiously strong moral compass. He's a terrible weakness. Makes him hard to control. I just need to find a way into that code. See what they're doing inside CDOS. And cripple it all. No proszę, mieliśmy całkiem ciekawe nagranie Damiena. Ja tymczasem tutaj się dostaję, gdzie prowadzi mnie ta wiązka. Kolejne nagranie dźwiękowe, słuchajcie. Well, people, did you vote for Rushmore? If you did, I'm sorry. That was me. This is some heavy, heavy shit. We knew the numbers we need for when we targeted the population. The CQS worked out what specific messages people needed to hear. Where to display them. Not subliminal either. Right there in your face. Hell, even I voted for him. Of course, management mandated it.
Dobra, kolejny załatwiony. Tam dalej mamy jeszcze jednego. Spróbowałbym do niego też dotrzeć. Tylko, że muszę uważać, bo tam idzie kolejny, kurde. Na razie poczekam, aż on się odwróci. I dopiero wtedy zajmę się tym tutaj. Ewentualnie mogę użyć jeszcze wabika dodatkowo. Ale spróbuję w ten sposób. Dobra. Tak się uda. Właśnie jeszcze tamtym się mogę zająć, ale może zostawię to na koniec. Na razie muszę jakoś tutaj znaleźć sposób, żeby kolejną rzecz odblokować. Bo patrzcie, od tego odchodzą dwie wiązki energii, więc muszę iść za tą drugą wiązką i w ten sposób odblokować sobie przejście. A widzę, że to tutaj prowadzi. Dobra. Nie jest najgorzej. Czekajcie, przejdę tutaj i spróbuję właśnie odwrócić uwagę tego strażnika. Szybko rzucę wabik, gdzieś tam powiedzmy. Dobra. I to go powinno zwabić właśnie. Ja spróbuję się do niego dostać i go po cichu zlikwidować. Proszę bardzo. Pozostał nam ostatni delikwent tutaj. Tutaj mamy te skrzynki do odblokowania. Okej. Tutaj też skakowaliśmy klucz systemowy. No i mamy jeszcze właśnie tego jednego i od razu go załatwię, żeby nie ryzykować tutaj w razie czego. On mnie nie powinien zauważyć raczej. Proszę bardzo. Dla pewności zakłóćmy komunikację jego. I pięknie to wykorzystaliśmy. Dobra, to teraz możemy być w zupełności spokojni. Rozejrzeć się tutaj bardzo dokładnie, wszystko pozbierać. No i najważniejsze, odblokować sobie tamtą skrzyneczkę. I to prowadziło tutaj, tak jak wam wcześniej pokazywałem. Więc przejdźmy na tą stronę. I zobaczmy, czy to już będzie tutaj. Tak jest. Dobra. Włam się do sieci Bloom, nie dając się zauważyć. Nikogo tutaj nie ma, więc na pewno się nie dam zauważyć. Chyba, że przyślą jakieś posiłki. Ale na razie nie mówmy jeszcze za wcześnie. Dobra, jak to wygląda? Zróbmy to tak, żeby z obu stron przeszła ta wiązka, czyli najpierw tutaj. Teraz tutaj, w ten sposób. Teraz tak. Aha, jeszcze jedna sprawa, żeby tak to leciało. Aha, jeszcze inaczej. Może tak, proszę bardzo. Lecimy dalej i teraz na dół. Niech to jeszcze przeleci. W ten sposób. I teraz z drugiej strony. Aha, bo wtedy to jest zablokowane, tak? Kurde, to jakby to zrobić, czekajcie. Skoro to jest tu zablokowane, tak tego nie przeniesiemy raczej, chyba że... Ale nie, tutaj musi być w tę stronę. To zróbmy tak. I tutaj w ten sposób, dobra. Jeszcze to nie wszystko oczywiście, a jakżeby inaczej. Tędy. Otwarte. Lecimy dalej. Tutaj. Teraz w tą stronę. Ale nie, najpierw muszę odblokować to. Dobra. Teraz tutaj w prawo. I na górę. Okej. I jeszcze jedna sprawa, żeby tutaj to przenieść. W tę stronę, tak. Teraz tutaj na górę. Dobra, chyba w ten sposób. I jeszcze jakoś, żeby tutaj, kurde, ta wiązka poszła. Czyli tak. I tutaj, dobra. I'm in position. Shouldn't take me long. Once you've dropped the spyware in, it'll launch a virus. That'll scan the system for my data and wipe it all. No to zróbmy to. And they won't detect the spyware? Nope. I'll be able to watch them, but no more watching me. Miss Gardner, there's a Damien Brinks here to see you. Damien Brinks? What's this about? He said it's about Raymond Kenny. I see. Send him over. Yes, ma'am. T-Bone, I've done it. Your name's wiped and the spyware's in. Yeah,
I'm getting pings already. Good job. Now get out of there. In a sec, a name came up on the server. Someone I know is in the building. I'm gonna check it out. Don't screw around, Aiden. These guys ain't country yokels. I'll be there soon. Zlokalizuj spotkanie Damiena. Rozumiem, że ten strażnik się nam tutaj przyda zapewne. Trzeba będzie zhakować jego kamerę i się wtedy rozejrzeć dalej po kolejnych pokojach. Poczekajmy, aż on ruszy i szukajmy kolejnych kamer. Tutaj coś, czy nie za bardzo? Na razie nic nie widzę, ale pewnie przejdzie przez któreś drzwi. Wtedy będziemy mogli dalej poszukać jakichś wskazówek. Dobra. Charlotte Gardner. Kamera. You've got my attention. Let's talk about Raymond Kenny. One thing at a time. You should know I've come across some dirt on a few CTOS executives. What kind of dirt? The expensive kind. Relax. This isn't black. If not money, then what? It's simple. You can have the dirt. Very little is simple. What's your price, Mr. Brinks? I want inside CTOS. I'll give you Kenny, the dirt, even the vigilante once I'm done with them. I know the people upstairs would never allow it. But they don't have to know. And Kenny is right here in Pawnee. Isn't that convenient? Please excuse me. We have Kenny. Get moving. Always a pleasure to be of service. No proszę, Damien. Alarm's been tripped. Search the area. Damn it. Damien's gonna fuck this all up. Why can't he see that? We need Ray Kenny. Gotta get him out of this. Dobra, tutaj chyba się nie obejdzie bez strzelaniny, bo kurde, rzucili się wszyscy na mnie. Nie ma co liczyć na to, że ich zgubię. Spadajmy jeszcze tędy szybko. Dobra. Patrzcie, jaka duża grupa. Niesamowite. Spróbujmy przejść szybko tędy, na górę. Może ich chociaż część wyeliminujemy po cichu. Zobaczymy, jak to będzie. Patrzcie, ilu ich tu jest. Teoretycznie może jest jakaś możliwość, żeby przemknąć się niezauważenie. Zejdźmy tutaj. Słuchajcie, przejdźmy sobie tutaj, tędy. Dobra, idą tu, zaraz do mnie. Poczekajmy na dalsze ruchy. Ja sobie przygotuję pistolet z tłumikiem. Idziemy za nimi dosłownie zaraz. Dobra, jest ich dwóch tutaj. Bardzo dobrze. Ja tego w takim razie teraz załatwię, chociaż kurde, tamci są odwróceni. To jest niebezpieczna sytuacja. Kurde, sam nie wiem co zrobić. Czy poczekać? Dobra, tego załatwię. Okej. Zobaczymy, czy uda się przemknąć obok tych tutaj. Szybko. Przechodzimy. Dobra. No i tutaj już jest wyjście, więc tak naprawdę powinno mi się udać. Okej, bardzo ładnie. I teraz spadajmy stąd. Proszę bardzo. Misja wykonana. Strasznie to jest satysfakcjonujące, kiedy się w ten sposób właśnie... Damien gave up T-Bone. Said he'd stop me and he's actually trying. He won't win this one. You got trouble headed your way. Loom knows where you are. I think you're confused, amigo, because I clearly remember sending you in there to erase me from Loom's radar. Well, it worked, except the militia's coming for you. Some days I should just listen to the voice in my head that says, stay in bed. Some days, yeah. Jesus, tap dance for Christ. All right, let's hurry the fuck up. No właśnie, musimy jak najszybciej tam się udać, bo T-Bone ma teraz kłopoty, a raczej będzie miał za chwilę. Więc ruszajmy szybciej. Myślałem, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o tę misję, ale jeszcze to dokończymy. Come on, you low. I hope you've been with a gun and these guys are
Dobra, przygotujmy się zatem na strzelaninę. Tutaj raczej już nie ma co liczyć na jakieś skradankowe podejście, chyba że przez chwilę tylko. Okej, mamy ludzi. No i co, za chwilę od razu wezmę sobie skan CTOS-u, żeby ich tutaj rozpoznać w terenie. Okej. Na początek spróbujmy faktycznie kogoś załatwić po cichu, póki się da. A później sobie postrzelamy po prostu. Szybko tego załatwić. Dobra, udało się. Tu jest jeszcze jeden po tej stronie, więc muszę uważać. Okej, załatwiony. Teraz tych snajperów trzeba zlikwidować przede wszystkim. Kurde, tutaj idzie też jeden. On tu może za chwilę zobaczyć ciało. To będzie spory problem. Kurde, tam na górę wchodzi też jeden. Nie jest dobrze w tym momencie. Dobra, ten idzie tutaj. Aj, zauważył. Dobra, no to pora w takim razie na strzelanie, nie ma co. It's me. I'm working on it. Jeden załatwiony. Ale to jeszcze oczywiście nie wszyscy. Mamy pułapkę. No, za wiele szkód to ta pułapka nie zdziałała niestety, no ale trudno się mówi. Pozostał nam tylko ostatni przeciwnik chyba. Więc nie będzie tak źle. Tutaj kolejna pułapka, ale już nie będę jej chyba wykorzystywać wcale. Dobra, udało się. Spotkaj się z T-Bone'em. Jestem, stary, jestem. So we're clear. I'm holding you responsible. That's fair. We need to get moving. No dobra, będziemy dalej go bronić, więc jeszcze więcej strzelania przed nami. Shit, I'm gonna have to blow the whole place up. I need to arm some more traps. Damn shame. Oh well. Watch out, I'll cover you. Follow me. Keep him off of me. Nie martw się, stary, będę cię osłaniał przez cały czas. Bomb's in place, but it ain't ready. The detonator needs a few seconds to reach its charge. I need to make sure they can't deactivate them. Dobra, broń T-Bone. You got earphones? What? Exactly. You need some appropriate music for the occasion, my man. Pięknie. A rzeczywiście, pułapki się przydadzą. No, siejemy tutaj prawdziwe zniszczenie, naprawdę. Dobra. I z drugiej strony teraz. Kryje się jakiś koleś tutaj, patrzcie. Za chwilę go załatwię. Dobra, witam was z powrotem. Przed chwilą popełniłem strasznie głupi błąd, kiedy pobiegłem prosto na tego żołnierza. On mnie bez problemu załatwił. Teraz się postaram takich błędów głupich nie popełniać. No i lecimy dalej. Trochę tutaj się pobronimy w takim razie przed tymi kolejnymi falami wrogów. Przydadzą się do tego bardzo te pułapki. No i dobra, są z tej strony. Aktywujemy pułapki. Na szczęście możemy je aktywować praktycznie w nieskończoność. One się tylko co jakiś czas muszą podładować. Dobra. Najwięcej jest ich tutaj, z tego co widzę. Ten woła, kurczę, wsparcie. Dobra, nie udało mu się to. I tam jest jeszcze jeden tylko. Załatwimy go i będzie po krzyku. Dobra. Prowadź, stary, prowadź. Shit, sniper! What in hell? These guys aren't messing around, Aiden!
Możesz, kurde, z tej strony jest ich więcej. Da. Snajpera też załatwiłem. Wow, T-Bone jak oderwał, kurde, bo muszę uważać na niego. Jak tak dalej pójdzie, to on za chwilę zginie, a tego nie chcemy przecież. Podejdźmy tu bliżej. Dobra, na szczęście jego energia też się regeneruje, więc nie jest tak źle. Dobra, T-Bone, gdzie jesteś? Tutaj. Ruszajmy, ruszajmy. Którędy teraz? Wow, patrzcie na ten tunel. Hey, I told you it was all gonna go to shit, man. Woohoo! Here, you wanna do the honors? Wait a second, go, go, go. Hang on. For my portfolio. Go ahead. No i proszę, więc udało się. Teraz tylko uciekniemy jeszcze stąd łodzią. No i znajomość z T-Bone'em coraz bardziej się rozwija. Kiedy pomogliśmy mu w tej ucieczce, to mam nadzieję, że i on nam się ostatecznie odpłaci pozytywnie i pomoże również nam. Dobra, mamy łódź. Wsiadajmy do niej jak najszybciej. Ucieknij z Pawnee wraz z T-Bone'em. Jedyna droga tędy. Sorry about the attack. Don't be. I try not to get attached to things anymore, because I'm used to losing them. Yeah, I need to learn that. I don't let go very well. Oh, I'm a Mount St. Helens right now, believe me. But that don't mean I'm not grateful. Despite that setback, I'm a free man now. I owe you. Now it's back to Chi-Town. So, you got a place for me to stay, man? We're squatting in your old CTOS station. Not the bunker. Well, that'll do it. I can't wait to pick apart these files of yours and see what's caused all this hullabaloo. That data can't leak, T-Bone. I'm trading it for my sister. You got nothing to worry about. You did me a solid. Now it's my turn. No i tak jak mówiłem, uda się więc skorzystać z jego pomocy. You feel that? That's the weight of trillions of bytes of information at your fingertips. Well, you are gonna have to lay low here for a while. Uh-huh. What's this all about? I don't know. She's somehow connected to an old job. Someone doesn't want me to find out why. I'm happy you're well. You want to tell me what happened? Corporate espionage, crooked cops, big explosions, honey. And you are? This is Clara. Clara, this is T-Bone, otherwise known as the legendary Raymond Kenny. Really? We can't all be pretty in this game, honey. No, I mean, wow. I'm a fan. Oh. Enchanté. All right. What happened? Well, Damien was there. What? How did he know? I don't know. He's working on a deal of his own. Something with Bloom. You never told me that. Hang on. No, hang on nothing. You better tell me what you're messed up in, all of it, or I ain't decrypting jack shit. Now, Damien and Bloom. You don't need to worry about that. I'll decide what I need to worry about, Aiden. You listen to me. I want a name in that server. Now, our deal is, I bring you the information, you decrypt it. Well, then you got a big problem. Hey, we need your expertise. The server is using your encryption. We need Raymond
Kenny. Are you sure you're going to be able to get this data without getting caught? No. Yeah. Fine. Some honesty. Well, you better get going then, man. Claire here can fill me in on a few things. Thanks. No i proszę, nasza ekipa się rozrasta. Początkowo działaliśmy sami, tylko jako Aiden. Teraz jest Clara. Jest również T-Bone. Well, I got my little band of misfits. Clara's on monitors, T-Bone's helping me breach Irak's fortress, and Geordi... Well, Geordi does what Geordi does. It's time to see what Irak's been protecting. Zastanawiam się, czemu cały czas Geordi jest tak bardzo w tle. Gdzieś tam. Dobra, wsiadamy w takim razie. Where the hell have you been? Honey. Condolences. I'm going inside Rossi Fremont. I need your help. You don't pay me enough. I'm not entering that death trap. You don't have to. I need you behind the scope. Again? Ah, it's more reasonable. Hey, you won't guess where I am. You're absolutely right. I'm watering your plant. Maurice, put him on. What? Who is this? If you don't talk, you don't leave. Oh, no. Come on, please. I got no name. You don't understand. I'm trapped. I can't stop seeing that little girl. She's just looking at me. Shut up. I said shut up. All right, Weepy. Back to your corner. Jesus. Pierce, what did you say to him? You'll meet me there. Rossi Fremont. Of course. I'll be in place. No właśnie, wciąż jeszcze mamy przecież Maurisa, z którym tak naprawdę mieliśmy okazję policzyć się już na początku gry. Geordi stara się go cały czas tam przesłuchiwać w sprawie tego zamachu, w wyniku którego zginęła Lena Pierce. No ale okej, w tym momencie jesteśmy już pod koniec aktu trzeciego. Mamy wykonanych 5 na 6 misji głównych. To oznacza, że w kolejnym odcinku już zakończymy sobie akt trzeci i rozpoczniemy akt czwarty, czyli przedostatni. Tak więc powolutku, ale zbliżamy się do końca fabuły. Oczywiście jeszcze sporo odcinków przed nami, bo również mam wam do pokazania jeszcze kilka aktywności pobocznych, ale niewątpliwie jesteśmy coraz bliżej końca. Do usłyszenia.